Witajcie. To był zdecydowanie inny tydzień niż zazwyczaj. Rozpocząłem go w poniedziałek 1 maja w Katowicach piknikiem europejskim, który organizowałem wspólnie z Nową Lewicą. Pogoda dopisała, frekwencja także. Wydaliśmy wspólnie z Fundacją Wolne Miejsce ponad 1500 posiłków, przez piknik przewinęło się ponad 3000 osób. Spaliłem twarz, ale spotkałem się z wieloma z Was. Stamtąd prosto ruszyłem do Brukseli, gdzie nie zwalniamy tempa w trakcie majówki. Przygotowania do przyszłotygodniowej sesji idą pełną parą. Za tydzień głosowanie nad przystąpieniem całej Unii do konwencji stambulskiej. To najefektywniejsze narzędzie do zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nakłada ona konkretne zobowiązania na państwa członkowskie w tym obszarze. Jestem odpowiedzialny za ten projekt w Parlamencie Europejskim, a już w przyszłym tygodniu ostatnia debata i głosowania na plenarce. A co jeszcze w tym tygodniu? Byłem w Krakowie na spotkaniu wyjazdowym grupy socjalistów i demokratów. W jego trakcie zorganizowaliśmy spotkanie europejskich polityków z przedstawicielami związków zawodowych, które były reprezentowane przez pana Dominika Kolorza ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, przez Dariusza Potyrałę z OPZZ oraz przez Dariusza Trzcionkę z kadry. Co ważne, na spotkanie przyszło wielu europosłów z różnych krajów, z Niemiec, Holandii, Finlandii, a nawet Malty. Tematem oczywiście był kompromis w sprawie rozporządzenia metanowego. Zapewniliśmy, by słuszne postulaty związków zawodowych miały przełożenie na decyzje w Brukseli. Przekonaliśmy naszych kolegów z europejskiej lewicy i zmieniliśmy złe, pierwotne zapisy. Zrobiliśmy więc robotę za polski rząd, który chyba postawił krzyżyk na polityce międzynarodowej, woli szabelkę niż konkretne negocjacje. W środku sprawiedliwej transformacji musi stać człowiek. Teraz przed nami kluczowe głosowanie na forum plenarnym. Musimy dopilnować tego głosowania. To obiecałem związkowcom i ludziom w województwie śląskim. Udanego weekendu i do zobaczenia na szlaku.